Z najmłodszym pokoleniem starobrzynoców jest problem złożony wielokrotnie z tego względu, że jest to bardzo mała liczebnie mniejszość, co powoduje, że muszą w jakiś sposób samodzielnie zapatrywać się w swój ten kontekst kulturowy podczas właśnie zajęć z religii właśnie swojej realizowanych przy molennach, czy wreszcie poprzez ten przekaz międzypokoleniowy. Ten przekaz nie zawsze jest pełny, nie zawsze jest kompetentny, choć szczery i autentyczny, bo to od dziadków najczęściej, tak jak jako użytkowników tego, najpewniejszych użytkowników tej kultury. Natomiast starobrzędowcy w dalszym ciągu są objęci, jak każdy obywatel Polski, obowiązkiem szkolnym, mają możliwość różnej kontynuacji swojej edukacji akademickiej, więc no, tu też jakby nie można znaleźć takich szczególnych różnic. Różnice są jakby na poziomie tym takim wewnętrznym, co oni potem z tą wiedzą zrobią i w jaki sposób mogą służyć tej swojej wspólnocie. Podział na osoby nowoczesne i mniej nowoczesne jest chyba troszkę nie na miejscu, bo każdy z nas ma w końcu i ten telefon osobisty, tak, i w jaki sposób każdy może mieć dostęp do internetu, co powoduje, że te szanse są bardzo, bardzo równe. Natomiast chęć kultywowania swoich własnych tradycji wynika bardziej z przekonania o poczuciu tożsamości z grupą całą. I w tym momencie tutaj wielkie jest zadanie przed starobrzędowcami, żeby chcieli tą swoją tradycję sami silnie promować i silnie kultywować. Dzieje się tak, są temu bardzo fajne przykłady, natomiast no, mam wrażenie, że dużo jest jeszcze do zrobienia. Rodzina staroobrzędowa założyła fundację Miasto, tak to się nazywa, i oni właśnie między innymi wydali ten album Rosjanie staroobrzędowcy w Polsce, to jest jedna z inicjatyw takich właśnie kulturotwórczych. Obok tego istniejące do niedawna Stowarzyszenie Starobrzędowców w Polsce podejmowało liczne warsztaty kulinarne, edukacyjne i parafia, w ogóle przedstawiciele parafii w Gołowych Grądach z nastawnikiem kapłanowym na czele bardzo silnie angażuje młodzież do różnych zajęć sportowych. Także są to różnego rodzaju spływy kajakowe, rajdy rowerowe, mające właśnie na celu integrację tego najmłodszego pokolenia.